Witam serdecznie. Pora na podsumowanie Rapida, które miał miejsce w miniony weekend i był to szczególny event, ponieważ dawno nie wbiłem tyle expa w tak krótkim czasie, a pomógł w tym także zbustowany ork, który dodatkowo urozmaicił wydarzenie. Moim celem było wbicie około połowy levela i łącznie udało się zdobyć około 60%, czyli 558k expa, grając tylko na zielonej staminie i odpalając przez weekend łącznie 5 boostów. Nie było łatwo dostać się na respa, szczególnie w niedzielę, ale w pewnym momencie zagraliśmy w kostkę i przejąłem Minohela na pewien czas. Czy myślicie, że udało się też pobić rekord expa na godzinę, który wynosił u mnie 82k na 450%? Zobaczcie. Tutaj jeszcze screen z dubla, a tutaj z soboty, zanim zboostowali orka. Jak widzicie, na 225% na rapidzie wraz ze zboostowanym orkiem udawało się przebić expa na dublu, gdzie rate wynosił 450%, a wspomniany ork podbił mi maksymalny exp na godzinę o 16 tysięcy. Wpływ na to ma oczywiście ilość orków, które zone-shotujemy, a także minusy, które jak najwięcej zdejmiemy dwoma uderzeniami, no i oczywiście posiadana broń, level i skille. Przykładowo, Glavirowi udało się dobić do 45k expa na godzinę na 100%, co dawałoby aż 102k na godzinę na zielonej z boostem. Ja chciałem dobić do 85k, co jak widać w pewnym momencie się udało. Pamiętam, że dekady temu można było osiągnąć maksimum jakieś 8-10k na godzinę, a teraz niektórzy są w stanie przebić nawet 100. Zaraz po tej scence zobaczymy porównanie różnych kombinacji expów przy zboostowanych mobach i eventach. Tak się składa, że tydzień przed Rapidem zboostowane były też wilki i nagrałem fragment, podobnie jak w przypadku Poison Cave'a na Rapidzie. Dzięki za oglądanie, jeśli się podobało, to zostawcie łapkę i suba. Dzięki też za oglądanie Rock Newsów, jak ktoś jeszcze nie widział, to polecam. Pozdrawiam i do następnego odcinka.